Młodzież z organizacji ArtJTM podczas gali podsumowała działania z poprzedniego roku. Jak podkreślają przedstawiciele, dalej chcą walczyć z dyskryminacją i łamać granice poprzez kolejne projekty i działania artystyczne. Żadne granice nie są w stanie nas podzielić. Projekt propaguje działania kulturalne wśród młodzieży, która przenosi swoje pasje na całe społeczeństwo. Nieważne jest przecież wiek, kolor skóry, wyznanie czy pochodzenie. Każdy z nas ma moc działania. W 2019 roku grupa organizowała warsztaty artystyczne, podczas których uczestnicy rozwijali pasje i zainteresowania. Efektem całorocznej pracy jest musical pod tytułem Bogaty w pustkę, który został w pełni przygotowany przez uczestników. Młodzież zaprezentowała go podczas gali. ArtJTM zrealizowało m.in. projekt Kultura bez granic. W ramach tego przedsięwzięcia powstała multimedialna wystawa z ważnymi cytatami, które miały skłonić mieszkańców Wrocławia do refleksji. Z grupą współpracowała psycholog Agnieszka Piasecka. To jest mój cytat, którego nigdy się nie wyprę. Żyjemy tak, jak myślimy o życiu. Jeżeli z kimś rozmawiam i ktoś mówi, udowodnię pani, że życie jest bez sensu, to nie jest sztuka. Wszystkie działania organizacji mają na celu aktywizację młodzieży oraz zwrócenie uwagi na wartości, takie jak tolerancja czy poszanowanie drugiego człowieka. Chcemy razem tworzyć projekty, działać na rzecz społeczeństwa, pomagać potrzebującym, edukować i uświadamiać młodych. ArtJTM nie zwalnia tempa. W tym roku realizować będą kolejne projekty i prowadzić warsztaty. Echo 24, Oliwia Stasiak.